Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, póki co dzień dosyć ładny, świeci słońce, temperatura jest taka umiarkowana, nie ma upału, nie ma zimna, jednym słowem jest w sam raz. No i jak już wiecie, w niedzielę nie pojawiają się u mnie filmy z prac w gospodarstwie, takie no, typowo codzienne, ale filmy na luzie, takie bardziej niedzielne, z wspomnień, z terenu. I dzisiaj właśnie taki odcinek będzie ze wspomnień. Dzisiaj zacznę od kościoła, dlatego że jest bardzo dużo zapytań. Prosicie, abym go pokazała w środku, z zewnątrz, opowiedziała, jakie były jego losy, od kiedy to się tutaj zaczęło, jak on wyglądał kiedyś. No to idziemy do kościoła. Do kościoła jest niedaleko, już widać jego mury po lewej stronie i wieś jest położona wśród lasów. Setek hektarów lasów, jest bardzo zielona, dosyć stara, bo datowana już na 1200 rok. Tam właśnie pojawiają się pierwsze wspomnienia o niej. No i tutaj co uwagę zwraca, to, że po obydwu stronach drogi są lipy. Lipy, które są bardzo stare. Skąd wzięła się nazwa na myślin? No tak niby przypuszcza się, że pierwsze wzmianki o namyślinie sięgają 1200 roku i wymienia się nazwę Namywik. Czy to dotyczyło konkretnie samego namyślina, tego po dzień dzisiejszy nikt nie wie, takie są tylko przypuszczenia, ale w 1500 roku pojawiła się już nazwa Neumühl, co znaczy nowy młyn. I tutaj przypuszczalnie powstał młyn nowy. Nowy młyn został wybudowany, wokół którego dosyć szybko zaczęła powstawać osada. No i w związku z tym sama wieś przyjęła nazwę właśnie od tego nowego młyna. Miejscowość nasza była już zaznaczona na mapach, na pierwszych mapach brandenburskich w XVI wieku. A w środku tej wsi stoi kościół. Jest on z czerwonej cegły, okna są strzeliste, charakterystyczne dla tamtej epoki, no i witraże, które zdobią te okna. Na wieży są zegary, które no już nie są czynne. Kiedyś, jak ja pamiętam, one jeszcze tutaj działały, ale mechanizm się ciągle psuł. Tutaj by trzeba było bardzo dużych pieniędzy, aby to wszystko ponownie uruchomić. No i wieża za czasów wojny była postrzelana. Właściwie to już pod koniec wojny, bo jak tutaj Niemcy zostali wysiedlani, no to wiadomo, gdzie się snajperzy kryli. Gdzieś po wieżach, no i jeżeli wchodziło wojsko do danej wsi, na dany teren, to pierwsze co strzelali właśnie po wieżach kościelnych, żeby ewentualnie zdjąć snajperów. Tak samo i tutaj było. Kościół ten nie był bardzo zniszczony. Tutaj gdzieś dach tylko, z tego co starsi ludzie opowiadali, był uszkodzony. No i on ocalał od rozbiórki. Pierwszy kościół powstał jako ryglowy, prawdopodobnie w okolicach 1700 roku. I w tym kościele znajdował się dzwon odlany przez niejakiego Kesslera w roku 1600. Ten Kessler był ludwisarzem brandenburskim, elektorskim ludwisarzem brandenburskim, i Jan Kazimierz nadał mu przywilej odlewania dzwonów i to właśnie on, ten Kessler, odlał dzwon, który później był tutaj w kościele, ale niestety ten dzwon w tym pierwotnym kościele ryglowym nie przetrwał.
kościół spłonął, a dzwon no, uległ prawdopodobnie przetopieniu i ślad po nim zaginął. I jak tamten kościół spłonął, to później na jego miejscu powstał właśnie ten kościół, który teraz jest w stylu neogotyckim, z takiej czerwonej cegły, z bardzo ostro zakończoną wieżą. No i tam znajdują się prawdopodobnie jeszcze teraz, bo no ja już tutaj tego nie wiem, ale dwa dzwony. Pierwszy dzwon pochodził z około 1800 roku i były na nim sceny z ukrzyżowania Jezusa, a drugi pochodził już z 1900 roku. I tam na tym drugim dzwonie był napis, który brzmiał Urlich Wurę. I później to już było, z tego co tata opowiadał, jakoś w latach 70. była dosyć silna taka wichura tutaj i zniszczyła pierwotne poszycie dachu i tutaj ta wieża tego kościoła została pokryta blachą cynkową, taką jaka teraz jest. Dookoła kościoła jest płot betonowy, który pierwotnie był pomalowany na biało farbą, która była przeznaczona do zewnątrz. No i to był taki trochę błąd, no ale to były dopiero początki tych płotów, początki malowania i nikt jako tako jeszcze nie wiedział, jak to dokładnie zrobić. I tutaj dosyć szybko zaczął on zielenieć, wpił tą farbę, to wszystko tutaj odeszło. No i teraz chcemy wymalować ten płot na ciemniejszy kolor z podkładem, z takim zabezpieczeniem, żeby tutaj tej farby aż tak nie wchłaniało, żeby on nie ulegał takiemu porastaniu przez różnego rodzaju glony i porosty. No i koszt jest niestety niemały. Płot jest ładny, tylko wymaga teraz całkowitego odnowienia. No trzeba tutaj przede wszystkim dokładnie go umyć, napuścić takimi środkami, które zabezpieczą jego przed ponownym porastaniem przez glony. No i wymalować farbą. Koszt jest ogromny. No i tutaj teraz tak się organizujemy, zbieramy te pieniądze i nawet na Facebooku tutaj żeśmy zrobili taką akcję i jest dosyć dużo zapytań właśnie od Was, że chcielibyście swoją cegiełkę też dorzucić, jak to można zrobić. Jeżeli jesteście chętni, tutaj do tych wszystkich, którzy się właśnie pytali, którzy chcą tą swoją cegiełeczkę dołożyć do tego płotu, być może nie tylko do płotu, bo to zależy, ile tych pieniędzy tutaj uda nam się uzbierać, to byśmy gdzieś tam coś jeszcze zrobili, żeby ten kościół wyglądał w takiej swojej świetności nadal, bo jest to naprawdę ładny obiekt. I tutaj teraz nie chodzi o wiarę, tylko o sam kościół jako obiekt, o zabytek. I jeżeli ktokolwiek będzie właśnie chciał tą cegiełkę dorzucić, to w opisie będzie podane konto parafialne, bo tutaj też my osobiście jako tako nie chcemy się nikt podjąć zbiórki pieniędzy. No i tutaj no, muszę przyznać się, że no, trochę żeśmy wrobili naszego księdza proboszcza. Jest człowiekiem bardzo dobrym, angażującym się we wszystko. No i tak no, padło na księdza. Ktoś musiał. I jest podane właśnie konto, także jeżeli ktoś ma ochotę, to może tam wpłacić. Też pytacie się mnie cały czas o tą wirtualną kawę i ja to już setki razy powtarzałam do znudzenia, że nie będę tego załączać i to jest jak amen w pacierzu niezmienne, ale cały czas się pytacie, cały czas te pytania wirtualnej kawy powracają. Tego u mnie nie będzie, ale jeżeli ktoś chce tą kawę wirtualną mi postawić, to po prostu wpłaćcie daną kwotę na ten płot i to będzie taka wasza cegiełka w naszej wsi. Także jeżeli macie ochotę, chęć, to wesprzyjcie tutaj tą naszą inicjatywę, za co
od razu tutaj z góry wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Film z malowania, z postępów prawdopodobnie się również pojawi. Być może sami mieszkańcy, którzy będą brali udział tutaj w renowacjach tego płotu, powiedzą parę słów, powspominają swoje młode lata tutaj w tej wsi, jak to wszystko wyglądało, jakieś takie ciekawe, śmieszne historie, a i księdza będziemy się tutaj starać wciągnąć, żeby chociaż parę słów powiedział w filmie odnośnie swoich takich odczuć, co do naszej tutaj miejscowości, parafii, tego kościoła, jakie ten kościół zrobił na nim wrażenie. Także no, myślę, że taki film również powstanie. Kościół, tak jak mówiłam, jest cały z cegły, ale podmurówka jest taka delikatna podmurówka z kamienia. Drzwi są oryginalne. Tutaj one przeszły renowację, bo niestety ząbek czasu już te drzwi uszkodził i parę lat temu były one oddane do renowacji, ale okucia, klamki, wszystko tutaj zostało oryginalne. Kościół ten prawdopodobnie podzieliłby los tych kościołów, które były w Chlewicach i w Kaleńsku. One zostały zniszczone przez wojnę, potem rozebrane. Ten tutaj w Namyślinie też miał dach trochę uszkodzony, ale porucznik Karbasz, który tutaj przybył z żołnierzami, no postawił sobie za cel ochronę tych tutaj terenów, ochronę ludności, przede wszystkim nie danie zniszczenia tego kościoła, żeby on nie uległ rozbiórce, bronił tego kościoła i był takim inicjatorem, żeby jego tutaj wyremontować i żeby on służył mieszkańcom. I tutaj też taka ciekawostka, że właśnie porucznik Karbasz ze swoją narzeczoną, która to była pielęgniarką, wziął w tym kościele pierwszy katolicki ślub. I później tutaj odbywały się kolejne śluby mieszkańców, którzy przybyli na te tereny. I ten kościół stoi do dziś i przypomina tak naprawdę o tamtych czasach. I powinniśmy o tym pamiętać. Kościółek jest skromny, ale chyba tak naprawdę właśnie w tej skromnocie i prostocie jest całe jego piękno. Tutaj zachował się oryginalny łuk, sklepienie, które było wykonane, to już tata pamięta właśnie, jak ono było wykonywane, bo tutaj były uszkodzenia. Przed ołtarzem były balaski. No a tu na tej ścianie na prosto wisi potężny obraz solidnych wymiarów, który przedstawia Ludwika, króla Francji, który to właśnie jest patronem tego naszego kościoła w Namyślinie. Za tym obrazem i kryje się okrągłe okno, takie jak tutaj po lewej stronie, ale ono jest uszkodzone. Tam by trzeba było wymienić witraż. No i on tak naprawdę zakrywa to okno. Jak będę wychodzić, to pokażę Wam, jak to okno wygląda. Teraz może nasuną się pytania i pojawią się, dlaczego patronem naszego kościoła w Namyślinie, już wtedy polskiego, został król Francji. No tutaj Ludwik Karbasz bardzo się zasłużył i ludzie chcieli jakoś go tutaj wyróżnić, uhonorować, oddać jemu taką cześć za to, że pomagał tym mieszkańcom w osiedlaniu się, strzegł ich bezpieczeństwa, rodzin, a przede wszystkim, że ocalił ten kościół od rozbiórki i pomagał w odbudowie tego właśnie obiektu. No, jako tako Ludwik, osoba świecka, nie mógł zostać patronem kościoła i szukano jakiegoś świętego o imieniu Ludwik. Szukano, no i tutaj trafił się Ludwik, król Francji. Padło na niego. No i taka jest właśnie historia zostania
patronem naszego kościoła, właśnie króla Francji, Ludwika. No i jest też oczywiście chór z organami, które tutaj były już przed wojną. One działają do dnia dzisiejszego, no i służą tutaj nam na każdej mszy. Teraz jeszcze przejdę Wam pokazać je z bliska. I do nich prowadzą schody, schody kręte, stare. Tutaj jeszcze wszystko jest rzeźbione. Czuć tutaj takiego ducha lat, ducha tych, można powiedzieć, wieków. Po prawej stronie wchodziło się na wieżę i tutaj był taki dzwon. Ja jeszcze pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak przychodziliśmy na religię tutaj do kościoła, do salki, to wchodziliśmy i patrzyliśmy dzwon potężny z takim sznurem i na początku ten dzwon oczywiście był napędzany siłą rąk ludzkich. Tutaj był pan, który zawsze tymi dzwonami dzwonił, a dzisiaj one są elektryczne. Tak wygląda z góry. Cisza, słychać tylko jak jakaś mucha brzęczy. No i organy. Wszystko, no jak widzicie, jest stare. Widać tutaj ducha czasu. Widać tą historię, czuć właściwie tą historię, ten taki klimat. No i praktycznie to się tutaj nie zmienia, odkąd tylko sięgnę pamięcią. Dookoła jest zielono, tam płynie rzeka Myśla. Jest cisza, spokój. Tutaj na terenie kościelnym rosną również drzewa. Są stare dęby i tutaj jest jeden z nich, prosty, strzelisty, ale niestety on jest do usunięcia. I teraz pytanie, dlaczego? Co on komu przeszkadza? Bo takie pytania mogą się pojawić. Wygląda on okazale, okaz zdrowia. Ale jak się przejdzie tutaj z tej strony i też powiem Wam, że chodziliśmy tutaj wszyscy i każdy no stoi, dom stoi, sprzątaliśmy, ale nikt nie zwrócił uwagę tutaj na środek. W środku jest on już całkowicie spróchniały, zniszczony. No i tutaj już była komisja, oceniała, ten dąb jest do usunięcia. Miał on być usunięty wiosną, no ale tutaj się gnieżdżą ptaki i w związku z tym jeszcze jego tutaj bytność została przedłużona, ale jak tylko minie okres taki ochronny, to jesienią ten dąb będzie usunięty i nasadzone nowe drzewo ku czci jakiejś, no to to już akurat nie pomyślimy, na jaką cześć tutaj ten dąb będzie dąb, czy inne drzewo, bo tu nie jest powiedziane, że to będzie dąb, na jaką tutaj okoliczność będzie to posadzone. Obok dębu stoi taki obelisk. Pierwotnie to był pomnik upamiętniający żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej, z racji tego, że no tutaj wtedy, w tym okresie były to tereny niemieckie i taki pomnik powstał. Tutaj były napisy, widać takie paski. Niestety odczytać tutaj już nic nie można, ale zachowało się jeszcze zdjęcie, które za chwileczkę też Wam pokażę. No i tutaj po wojnie był taki troszeczkę dylemat, co z tym zrobić, usunąć, zniszczyć, no ale tutaj właśnie też mieszkańcy i porucznik stwierdzili, że skoro on jest, to zostanie. Później została postawiona figurka Matki Bożej. No i tak tutaj pomnik stoi po dzień dzisiejszy.
25 sierpnia 2012 roku została tutaj uroczyście przykręcona tablica ku czci pierwszych mieszkańców tych terenów, ku pamięci kapitana Ludwika Karbarza oraz Wojsk Ochrony Pogranicza i żołnierzy. I tutaj jest to okrągłe okno, o którym mówiłam, będąc w środku kościoła, które to właśnie zakrywa obraz Ludwika, patrona naszego kościoła. Bardzo ładne okno, dosyć dużych wymiarów, no ale tak jak widzicie, te witraże tutaj uległy całkowitemu zniszczeniu, zostały tylko fragmenty i są powstawiane zwykłe szyby. No też by się tutaj zdało, żeby takie witraże powstały, no ale wiadomo, to są koszty niemałe. O, tam jaka potężna bania. Osy czy szerszenie? Chyba raczej szerszenie. Przypuszczam, że nikt tutaj nawet tego nie zauważył. Ale bania. Niestety mój wzrok nie pozwala dostrzec, co to jest, ale chyba raczej osy. Taka to właśnie jest historia tutaj naszego kościoła. Tutaj mieszkańcy mogą dużo więcej powiedzieć na jego temat, bo pamiętają jeszcze czasy, jak ten kościół był w takiej, no można powiedzieć, przebudowie, co tutaj się zmieniało. Pamiętają ten sufit zarwany, którego nie było. Tak jak też tutaj rozmawiałam z tatą czy z sąsiadami, to mówią, że te ławki całkiem inaczej były. One były dookoła kościoła. Także no tutaj on też troszeczkę się zmienił na przestrzeni lat. No i tutaj, jeżeli będzie film z malowania, to będę się właśnie starała tak, co niektóre osoby, żeby się wypowiedziały, ci, którzy właśnie pamiętają, jak to było, jak tutaj się toczyło przede wszystkim życie w Namyślinie. Jest też jeszcze bardzo ciekawa historia nowego młyna, w którym teraz jest pensjonat. I też, no jeżeli będziecie chcieli takie odcinki tutaj o mojej miejscowości, no to troszeczkę opowiem, pokazałabym też nowy młyn, zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś, wspomnienia mieszkańców, moje wspomnienia już, bo też mam wspomnienia związane, bo tam była jednostka WOP-u, ale to nie na dzisiejszy, film ten temat. Jeżeli będziecie chcieli, to w przyszłości również taki powstanie, pokażę dookoła, jak to tam teraz wszystko wygląda. No a na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę wesprzeć tutaj naszą inicjatywę, czy postawić mi tą wirtualną kawę, to proszę właśnie przekażcie tą taką malutką cegiełkę na rzecz tutaj tego naszego kościoła, aby on dalej wyglądał w takiej świetności, jak jest, żeby to nie popadło gdzieś w niszczenie. No i tutaj, jeżeli macie też gdzieś w swoich okolicach takie obiekty, dbajcie o nie, bo sami wiemy, jak to się odbywa. Niestety takich perełek mieliśmy w kraju ogrom i one uległy zniszczeniu przez bezmyślność, głupotę, przez może system. I niestety to jest już nieodnawialne. Powinniśmy o to dbać. I to nieważne jest, kto to wybudował. Czy to wybudowali ludzie, do których nie pałamy jakimś takim sentymentem, uczuciem braterskim. To jest naprawdę nieważne, bo przez takie głupie myślenie, przez chorą mentalność ludzką doprowadzono do zagłady wielu, wielu takich prawdziwych diamentów. I tutaj nie chodzi tylko teraz o budynki, także dbajmy o to,
starajmy się, aby to jakoś uświetnić, nie pozwolić temu odejść w zapomnienie, a już broń Boże popaść w perzynę. Tego Wam, kochani, życzę. No i z góry bardzo, ale to bardzo serdecznie za wszystko dziękuję, za wsparcie, za pomoc, za ciepłe słowa, za to, że jesteście, dajecie mi taką motywację, bo nawet nie macie pojęcia, ile dajecie mi motywacji, żeby iść dalej do przodu, żeby dzielić się z Wami takimi tutaj moimi wzlotami, upadkami, bo rolnictwo, gospodarstwo, działkowanie czy chociażby ogrodnictwo nie jest łatwe. I tutaj pokazywanie wszystkiego od strony pozytywnej w samych superlatywach nie ma sensu, bo to jest fałsz i ułuda. Także dziękuję Wam, kochani, za każdą formę wsparcia. Życzę Wam dużo radości, zdrowia, uśmiechu i przewartościowania życia na każdym jego etapie. Do następnego!